Cześć, jest ze mną Maciej Danieluk, ja nazywam się Dawid Łasiński, a w tych kilku lekcjach, filmach opowiemy Ci, jak stosować oprogramowanie dostarczone z ekranami ViewSonic. Maciej, czy to będzie trudne? Mam nadzieję, że nie. No to do roboty. Cześć, w tej lekcji chciałbym pokazać Ci, w jaki sposób możesz współpracować z paroma monitorami ViewSonic oraz w jaki sposób za pomocą menadżera możesz skonfigurować sobie te monitory w szkole. Jest to lekcja typowo do administratorów. Jeżeli już pracujesz z monitorami, to może przekaż osobie, która się tym zajmuje, żeby połączył je w jedną wielką chmurę. Włączmy sobie internet i wystarczy teraz wejść na stronę myviewboard.com. Jeżeli jesteś administratorem i zostało założone konto administracyjne i przydzielone zostały Ci licencje, to w standardowym oknie, które widzisz, masz dwie pozycje więcej. Jest to MyViewBoard Manager oraz zarządzanie licencją. Zacznijmy od zarządzania licencją, ponieważ tutaj dodajemy kolejnych użytkowników. Standardowo możesz sobie poczytać po lewej stronie w menu, jakie masz subskrypcje, jakie masz domeny, w jaki sposób będą logowali się pojedynczo użytkownicy, czy będzie to logowanie związane z Microsoft Office 365, czy może z Google Workspace. I to, co jest najważniejsze, zakładka użytkownicy. W tym miejscu możesz dodać nowych użytkowników, usunąć starych. Możesz też zaimportować, jeżeli dodajesz wielu użytkowników, naciskając klawisz import CSV. Obok tutaj masz pusty szablon pliku, gdzie musisz wpisać wszystkich użytkowników, których chcesz dodać. A jeżeli chcesz dodać pojedynczego użytkownika, wystarczy tylko kliknąć szybkie dodawanie, wpisać imię, nazwisko, podać nazwę e-mail oraz podać, jakim będzie posługiwał się pseudonimem albo jak będzie nazywała się tablica ViewBoard, ta, którą będzie używał dany użytkownik. Standardowo musisz pamiętać o tym, że jeżeli nie podasz w tym miejscu żadnej nazwy tablicy ViewBoard, to będzie ona brana z Twojego adresu mailowego. Klikamy sobie anuluj. Możemy sobie przejrzeć użytkowników, zresetować im hasła. Możemy też zmienić im, czy będą administratorami, czy będą właścicielami, czy będą też zwykłymi użytkownikami. Jeżeli to zrobimy, to kwestię związaną z zarządzaniem użytkownikami mamy załatwioną. Wracamy do głównego ekranu MyViewBoard i przełączymy się w tej chwili do MyViewBoard Managera. W MyViewBoard Managerze możesz zarządzać wszystkimi monitorami, które są dostępne w Twojej szkole. W tej chwili widać, które monitory są włączone, możesz je nazwać dowolnie. Masz też podaną w kolejnej kolumnie model, status, czy jest włączony, czy wyłączony, kiedy został ostatnio podłączony. Spójrz, jeżeli klikniemy sobie na monitor w danej sali i zaznaczymy go, uaktywniają się ikony u góry. Możesz na przykład kliknąć nadawanie komunikatu i w tym momencie użytkownik zobaczy komunikat, który mu wyświetlisz na ekranie monitora. Możesz określić po prostu, jak długo ten komunikat będzie trwał. Możesz też kliknąć w aplikację i kliknąć zainstaluj. I instalujesz konkretne aplikacje, które są dostępne standardowo, na przykład Firefoxa. Wystarczy teraz kliknąć OK i aplikacja zostanie zainstalowana na danym monitorze. Albo jeżeli klikniemy sobie na monitor, możesz przeczytać wszystkie informacje o urządzeniu. Jaki jest to model, jaki ma numer seryjny, do jakiej sieci jest podłączony, ile mu zostało pamięci, jakie jest zużycie CPU. Wróćmy jeszcze do kwestii monitorów i zarządzania nimi. Zaznaczając dany monitor, masz dostęp po prawej do pilota zdalnego sterowania. Możesz uruchomić ponownie monitor, wyłączyć mu zasilanie, dodać, jeżeli zmieniłeś sieci Wi-Fi w swojej szkole, dodać nowe sieci Wi-Fi, włączyć blokadę ekranu, bądź zaktualizować na przykład oprogramowanie sprzętowe i firmware danego monitora. Możesz też wyłączyć i włączyć ekran, zrobić głośniej, ciszej oraz rozjaśnić bądź ściemnić dany monitor. Także jak widzisz, masz pełną kontrolę nad monitorem. My sobie klikniemy w tej chwili wyłącz,
wyłączymy dany monitor i za chwilę po odświeżeniu strony będzie widać, że ten monitor jest już wyłączony. Dodajmy sobie nowy monitor. Aby dodać nowy monitor, u góry w menu musisz kliknąć plusik i wpisać numer seryjny monitora, który znajdziesz z tyłu monitora po prawej stronie. Wpisujemy w takim razie numer. Nazywamy to urządzenie. Możemy też dodać do grupy bądź zaimportować listę urządzeń, ale my dodajemy w tej chwili pojedynczy monitor. Wystarczy teraz kliknąć OK i już ten monitor zostanie dodany do Twojej domeny. Zarządzanie monitorami ViewSonic z poziomu administratora jest bardzo łatwe. Możesz dodawać nowe monitory, włączać je, wyłączać, instalować aplikacje z jednego miejsca. Możesz też, zarządzając licencją, dodawać nowych użytkowników bądź ich kasować. Mam nadzieję, że wiesz już, w jaki sposób zarządzać monitorami i użytkownikami. W tej chwili każdy użytkownik dostał już link aktywacyjny i może zacząć pracować z systemem MyViewBoard.